Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. A w tej części kursu powiem parę słów na temat modyfikatora Boolean, a konkretnie na temat tego, w jaki sposób został poprawiony. Ponieważ ten modyfikator, jak również parę innych rzeczy, w nowej wersji Blendera, równej 2.70, doczekało się bardzo przyjemnej zmiany, dzięki której nie mamy tak mocno niszczonej siatki jak poprzednio. Aby to pokazać na początek, wstawiłem Cube'a. Normalnie, Shift A, Mesh, Cube, no i wstawiamy. On oczywiście stoi na środku sceny, w związku z tym teraz dodam w ten sam sposób przez Shift A, Mesh i UV Sphere kulkę. Ta kulka jest teraz w miejscu, gdzie stoi Cube. Jeżeli obrócę, widać go tutaj. Teraz z klawiszem Ctrl i myszą klikając na oś Z podniosę tę kulkę do góry, a następnie przesunę ją trochę w bok. Jeżeli się ustawię w widoku od przodu naciskając jedynkę na klawiaturze numerycznej, ewentualnie piątkę, jeżeli widzę perspektywę, to teraz widzę tryb ortograficzny, to widzę, że ta kulka jest tak na samym narożniku tego mojego cube'a. I teraz mogę nacisnąć klawisz H od hide, czyli ukryj. Jeżeli ukryję kulkę, nie widać jej, ale ona nadal na scenie jest. Teraz zaznaczę szybko kostkę, wybiorę z prawego panelu modyfikatory, i z tych modyfikatorów, rozwijając listę, wybiorę modyfikator Boolean. Ten modyfikator, jak wiemy, służy do operacji tzw. logicznych na bryłach, a więc można kawałek bryły wyciąć lub dodać do siebie objętościowo. I teraz, aby odjąć tę kulkę niewidzialną teraz od kostki, wybieram w operacji polecenie Difference, co oznacza różnicę, a różnica będzie liczona w stosunku do sfery, która teraz jest niewidoczna, ale i tak na liście się tutaj pojawia. Wybieram taką sferę i pozornie nic się nie zmieniło, ale to są pozory, ponieważ jeżeli odwrócę troszeczkę scenę, to widzę, że rzeczywiście wyciąłem kulkę. Tak nawiasem mówiąc, naciskając klawisz Alt-H, mogę z powrotem tę kulkę tutaj przywrócić. Wtedy ją widać, ale ponieważ ona zasłania mi wyciętą dziurę, to nie widzę, że coś się zmieniło, dlatego warto nacisnąć H, jeżeli ona jest zaznaczona, aby ją ukryć. To ukrycie można również przełączyć w oknie timelinera, naciskając na to małe oczko. Nawiasem mówiąc, ta kulka się wyrenderuje, dlatego, że mam teraz jeszcze zaznaczone dla niej renderowanie. Gdybym chciał, żeby się nie renderowała, wyłączam renderowanie, jeszcze raz F12, wtedy już jej nie ma. Ale to taka nawiasem mówiąc, tylko dygresja. No i dobra, i teraz tak, modyfikator Boolean działa zgodnie z oczekiwaniami, ale jeżeli się przyjrzymy na siatkę, to widzimy, że ta siatka jest po prostu zachwycająco piękna. I może się wydawać to niczym szczególnym, ale wystarczy spojrzeć na poprzednie wersje Blendera, które tę siatkę miały zupełnie inną. I teraz, jeżeli spojrzymy na siatki w poprzednich wersjach Blendera, to zaraz zobaczymy, że różnice były dość istotne. Tutaj mam wersję 2.50, przygotowałem również jakąś starą wersję 2.60, to jest 2.63, tutaj mam wersję 2.69, a tu jest ostatnia wersja, prawie że dzisiejsza, jak nie wczorajsza, to jest wersja 2.70. Jak widać, w każdej z tych wersji modyfikator Boolean daje te same rezultaty, ale tak naprawdę pozory mylą. Obecna wersja jest piękna, czysta i wygładzona. Natomiast już w poprzedniej wersji Blendera, tej, która niedawno obowiązywała, mamy siatkę pociętą na trójkąty. Tak samo jest w poprzednich wersjach Blendera, tych starszych, a nawet bardzo starszych. No i widać, że niestety nie jest to zawsze tak fajnie. Poza tym ten modyfikator w obecnej wersji Blendera będzie w taki fajny sposób dosyć nam tą siatkę ciął, że możemy tutaj dodawać różne dodatkowe rzeczy. Na przykład jest to stabilne cięcie, dlatego chciałem to pokazać. Na przykład dodam do sceny jeszcze taki obiekt jak torus. Torus to jest, jak każdy wie, taki obwarzanek. Umieszczę go w tym miejscu, tak żeby był gdzieś w połowie wysokości. Następnie go troszeczkę powiększę, rozciągnę na przykład do takiego, powiedzmy, do takiej objętości. No i teraz, gdybym chciał dodać ten modyfikator Boolean do kostki, to mimo tego, że tutaj jest jeden, dodaję kolejny. Jak dodam kolejny modyfikator, wybieram znowuż Difference, wybieram sobie teraz z listy obiektów odejmowanych od tego cube'a torus. No i jeżeli ukryję ten torus, to oczywiście zobaczę dziurę pozostałą po nim. Tak wygląda to wycięcie. Tutaj siatka jest już bardziej skomplikowana. Jak widać, powstają takie ciekawe rzeczy, jak na przykład zręby jakieś, czy coś. Zaraz obejrzymy dokładnie, jak to wygląda. Ale chciałem ten torus móc przesunąć tak, żeby przyjrzeć się temu, jak on działa tak naprawdę. W związku z tym kulka pozostanie ukryta, ale ten torus zamienię na tylko bryłę, która go otacza. Można to zrobić w panelu Object, tutaj, gdzie jest panel Display. W panelu Display mogę zmienić minimum draw type na coś takiego jak bounce. I wtedy torus jest pokazywany jako prostopadłością, w którym sam torus się znajduje. To jest taki obrys tylko. Dzięki temu nie zachłania mi geometrii, którą chcę teraz spokojnie oglądać. Jeżeli dodatkowo na tym moim cubie po jego zaznaczeniu prawym klawiszem myszy włączę wire, to widzę również siatkę. No i to jest właśnie to,
co warto sobie tutaj pooglądać. Ta siatka może być także włączone Draw All Edges, więc wszystkie się narysują krawędzie, nawet gdyby któreś miały być ukryte normalnie. Jeżeli teraz kliknę z portem w ten tors i będę go obracał, zobaczę, w jaki sposób działa modyfikator Boolean. Jak widać, jego działanie jest tutaj bardzo, bardzo dobre. Kiedyś tak dobrze nie było, siatka nie była tak czysta, teraz wydaje się wręcz perfekcyjna. Proszę zobaczyć, jak to się ładnie rozcina. Elegancko działa. Dzieje się tak dlatego, że ten modyfikator w chwili obecnej ma wsparcie dla tzw. n-gonów, czyli dla powierzchni, które mają więcej niż jeden wierzchołek. Przykładowo, jeżeli teraz w panelu modyfikatorów dla tej kostki kliknąłbym na oba te guziki Apply, to oczywiście już teraz nie potrzebuję tego torusa ani kuli. To jest bryła, która ma utrwalony kształt. I ten kształt już zostanie, to jest jej siatka mesza obecnie, więc w trybie edycji mogę tę siatkę oglądać. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest krawędzi. Na przykład ta ściana ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 wierzchołków i nadal to jest jedna bryła. W starym modelu mesza, w starszych wersjach Blendera, musielibyśmy mieć taką płaszczyznę pociętą na trójkąty. Być może wyglądałaby jakoś tak jak teraz, a więc mielibyśmy siatkę znacznie gorszą. No więc to jest jedna z przyjemnych rzeczy, która doszła w wersji 2.70, aktualizacja modyfikatora Boolean. Teraz, ponieważ on był taki wyklęty przez to, że psuł siatkę, może się przydawać znacznie częściej do generowania skomplikowanej geometrii, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.